Władze miasta wspólnie ze środowiskami sportowymi szukają możliwości pozyskania dofinansowania na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Bołdowskiej. Po rozmowach z klubami sportowymi władze miasta zdecydowały się na zachowanie funkcji sportowej w przedwojennym obiekcie przy tej ulicy, choć wcześniej pojawił się pomysł, by stadion zlikwidować, a działkę sprzedać. Zapadła też decyzja, że obiekt zostanie zmodernizowany, by mógł służyć lekkoatletom do treningów czy organizowania zawodów. Ruszyły też rozmowy na temat pozyskania dofinansowania na remont stadionu. W ostatnich dniach prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki i prezes klubu Sambor Eugeniusz Markowicz wybrali się do Warszawy w poszukiwaniu środków na remont kompleksu sportowego przy ulicy Bołdowskiej. Tam spotkali się m.in. z wiceministrem sportu Jarosławem Stawiarskim, wicedyrektorem Departamentu Infrastruktury Sportowej Marcinem Żyłowskim i Zbigniewem Polakowskim, wiceprezesem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Jakie są efekty tych rozmów? Dzięki uprzejmości ministra Kazimierza Smolińskiego udało się dotrzeć do Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i przeprowadzić rozmowy na temat budowy nowego obiektu, ale w starym miejscu przy ulicy Bałdowskiej. Efekt tych rozmów jest taki, że do końca kwietnia ministerstwo ogłosi nabór na nowe projekty, gdzie dofinansowanie jest 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 2 miliony złotych. No i w tej chwili zadaniem naszym jest przygotowanie się do tego naboru, tak aby do końca kwietnia mieć już gotową dokumentację i pozwolenie na budowę. Szkoda by było, żeby ten stadion był sprzedany, nie pod zabudowę. Przecież ma już swoje lata, wybudowany był w 1935 roku. Trybuna się spaliła, no co zrobić? No ale myślę, że będzie teraz jakaś nadzieja, że odbuduje się nie i nadal będziemy czciwianie mogli tu przychodzić i biegać sobie. Jak miałby wyglądać stadion po remoncie i czy byłby to obiekt certyfikowany? Obiekt byłby obiektem typowym jak na obiekty lekkoatletyczne, czyli 4 tory na łukach, 6 torów na odcinku prostym, plus niezbędne skocznie w dal, wzwyż, rzutnie. Chcemy, aby obiekt był certyfikowany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki i tutaj nawet nie chodzi o to, aby marzyć o organizacji imprez typu Mistrzostwa Polski, bo jeżeli taka impreza by się nawet odbyła, to byłaby 1 na 10 lat. Natomiast certyfikacja daje to, że zawodnicy, którzy przyjadą i osiągną jakiś rezultat, że ten rezultat jest notowany w dokumentach Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, co może zachęcać też znane osoby, znane nazwiska do tego, żeby tutaj przyjechać i pobiegać sobie. Z szacunków urzędników wynika, że za 4 miliony złotych udałoby się stworzyć dobrą infrastrukturę dla lekkoatletów. Dotąd sportowcy korzystali głównie z boisk zlokalizowanych przy tczewskich szkołach, które w ostatnich latach przeszły modernizację.